No to zaczynamy. To co, najpierw byśmy w opcje weszli, sprawdzili autozapis, samouczek, podświetlanie. Dobra, polski, English, tryb streamera włączony. Wyłącz zastrzeżone utwory muzyczne. Oho, to jest istotne dość. Dobra, interfejs, grafika, epickie, tu. Ostrość. Rozmazania w ruchu, nie wiem co to jest. DLS quality, generowanie klatek DLSS on. No, wszystko jest epickie. F zastosuj. Wyświetlacz 4K. Pełny ekran. Oho, dzieje się. O, od razu lepiej. To znaczy rozdzielczość. A jakie mam? Aha, dobra. Bez limitu. No dobra, no. Dobra, to już jest wszystko. Jest git. A może ściszmy trochę, co? Tak jak zawsze. Oj, nie da się. Tak na 70 sobie ustawmy. Nowa gra. O Jezu, my jeszcze jesteśmy bastakerem, nie? Odpowiedni dla graczy, którzy szukają równowagi. No to ja jestem taki. Boże, dopiero rozpakowuję. Nie dość, że słaby net mam, to jeszcze godzinę się instalować będzie. Wiecie, muszę światełko, bo nic nie widzę. A w tej grze tak ciemno często. No ogień jak prawdziwość. Jaka kaustyka. Poziom trudności masz początkujący? Kto tak zrobił? Nie. Czy źle kliknąłem? Zaraz to zobaczymy. Last question, Dr. Dallin. Are you sure the perimeter surrounding the zone is really enough? If a powerful emission were to occur, we... Listen, the zone has remained stable for years. Besides, we didn't establish the most advanced institution in human history without first guaranteeing its safety. As the head of the Scientific Institute for Research of the Chernobyl area, or Circa for short, I believe the wonders that we will bring to the world far outweigh the potential risks. How big are these risks exactly? The zone reveals a whole new world. We can stick with the old one, fearing change. But tell me, do you want our descendants to remember us as cowards? Or as those who dared to venture forward to a new, better humanity? Ja. No nie no, intro. Mocarz. The injured were evacuated. I remind our listeners that a similar incident happened in our region quite recently, ruining homes and livelihoods. City officials urge people to stay calm, assuring them the situation is totally under control. Napisy. Jezu, to jest jak w Skyrimie się zaczyna. Really raging today. See that?
It was a hell of a blast. Can't remember one. So fierce. Are we, close? Kind of. The central checkpoint could be on alert after the emission, but there's another way in. A crack in the wall to the left of the fault. Bugger off! Hope you didn't lose your secret artifact along the way. If it was outside the zone for too long, it would have lost its anomalous energy. But I've got this shiny metal thing to recharge it. One lucky activation and we have a gold mine here. Sector 9, visual detection of the vault. I say again, Sector 9, visual detection of the vault. Show me what you found. Ja nie do końca rozumiem, co się dzieje. To jest po awarii? I've seen artifacts taken from the zone before. They always burn out and fall apart real fast. But this one? This one is not from the zone. Oh, I bet. Where'd you find it? In my laundry basket. Ale właśnie, czemu tam jakiś wypadek był w jego domu? O co chodzi? Who do you think you're talking to, huh? You have any idea what this scanner cost me? If it's not an artifact, it's gonna blow us all to hell! I won't let my hard work come to nothing because of you. I won't let you flush it down the shitter! This stone owes me a new home. No ale dobrze ta gierka wygląda. We gotta move. Rzeczywiście te tekstury, wszystko elegancko, zaraz sobie jeszcze DLSS-a. Damy trochę bardziej konserwatywnie na jakiś balans. Bo to jest jednak mega wymagająca gra. I tak FPS-ów tu już tak przydało z 80 mieć. Nehoda will explain how to proceed with the scanner. He's waiting for you. Good luck. No tak, i teraz jest płot i już nigdy nie wyjdziemy z zony, bo tu jest płot z kamienia. Jakie grzybki, kurde, jak w DayZ. Nie? Czy zagram w Cupheada? Nie, bo to jest irytujące. Grałem w to kiedyś tam, mam na jakieś zapiski z live'ów, ale to nie jest chyba gra dla mnie. Okej, dobra. Ej, w sumie jest 90... Aha, bo przykaz... Dobra, teraz już wiem, o co chodzi. Bo cutscenki mają jakiś limit FPS-ów i tam chyba DLSS Frame Generation nie do końca działa, bo tam jest jakiś cap ustawiony dziwny. No dobra, ale to jest tak ciemno, że ja nic nie widzę. No dobra, to jesteśmy najwyżej, będziemy w klimacie. Czekajcie, mamy inwentory. Jezu, jaki dziadowski plecak, co to jest? Upuść menu kontekst scanner anomalii topaz przekazany mi przez Hermana. Ta modyfikacja została wykorzystana przy eksperymentach z ładownikiem artefaktów, ale przestano ją produkować ze względu bezpieczeństwa. Teraz jednak nie ma nic do stracenia. Dobra, gdzie mam iść? Aha, tu jest jakiś taki... A może tu coś mogę znaleźć, na przykład takie coś. O. Jezu. O Jezu. Jest trochę screen space reflection. A tu nie powinno być hardware'owego ray tracingu? Czekajcie, tylko sprawdzę. Globalne oświetlenie, epickie odbicia. Może nie zaznaczyli, żeby było. No dobra, nieważne. Idziemy. Mamy iść gdzieś chyba. Co się stało? O Jezu. Aha, mieliśmy poziom trudności sprawdzić, na którym gramy.
Czekajcie. Gdzie to będzie gra? Nie. No bo ktoś powiedział, że żeśmy ustawili łatwy. A ja nie widzę czegoś takiego. A zresztą. A widzicie, tu trzeba iść. Jest jakaś latarka? O, jest. Co ja mam strzelać, jak tu niczego nie ma do strzelania? To bym chciał odpowiedź. O, fuck, zabiłem się coli. Okej. Można zajrzeć w ogóle. Falcon 3, investigate the scientist's bunker. O kurde, patrzcie, coś tu mogę. Uuu. Co znaczy upuść? Nie, anuluj, nie chcę. Chcę to wziąć. Upuść, aha, upuść to jest wejść. Da się coś z tym zrobić? Nie. Otwórz PDA. A, notatka, dziennik Skifa, dziennik. Dobra. W ogóle wieczór jest, u mnie internet słabo działa wieczorami, więc się nie zdziwcie, jak przestanie działać. Coś tu się dzieje. O, shit, znów zginąłem? Aha. Kurde, powiem wam, że ta gra jest chyba hardkorowa. Już zginąłem dwa razy, ale przeszedłem tutorial. Ktoś się jakoś... Ładnie, wiedziałem, że to jakoś tak musi być. Coś za mną lata. Kuła, aby szybko skorzystać z apteczki, owinąć ranę bandażem, ok? Bunker jest włączony. O kurde! Jaka świnia. Shit. A po co mam otworzyć ekwipunek? I czekajcie, bo to się kurde. Dobra, może karabin po prostu wezmę. Czekaj, to jest nóż. A czemu nie mam? A jak zrobić, żebym miał karabin? Jezu, nie te przyciski. Rozładuj. Może to jest pod jakimś innym przyciskiem, może 4? Dobra, to jest pod 4. Ty, a może można go zlutować? Czemu ich chcą, żebym ja ciągle otworzył ten ekwipunek? No fajnie, że go mam. Nie wiem, co się ode mnie chcą.
Siema Agulka, dzięki za słupka. Co tam słychać? Widziałeś, że Mr. Kongo dzisiaj przyszedł? Licznik pokazuje... Przecież im dłużej masz... Aha, okej. Użyj czegoś tam, aby wyleczyć skutki promieniowania. Czego? Jakiś banana. Co to jest? Coś wywaliłem. Aha, czyli może E. No dobra. Czy ja tu coś powinienem lupować? Wódka kozak. O, można wody użyć, żeby skutki promieniowania wyleczyć. O kurde. Coś tam się dzieje, ale... Nie ma czasu, bo trzeba lutować. Czyli to jest ten bunkier, do którego mamy iść, rozumiem. W ogóle tu, ta gra wygląda trochę jak DayZ. W ogóle nawet ma taki klimat jak DayZ, nie? Co to jest? Aha. A to u góry takie na niebiesko, to jest, jak nie widać? I don't think it'll be that easy, but I'll figure it out. Okay. No o co chodzi z tym ekwipunkiem? Wciśnij I, aby otworzyć ekwipunek. No wcisnąłem. Aha, i to nigdy już nie zniknie. Nie wiem, tu chyba mam iść. No tu się coś świeci, jakaś kropka. A, jest, dobra. Oj, fanatyk nawet słupka dał. 25 lat. O. Co się tu dzieje w tej giereczce? What the fuck happened here? Mhm. Ktoś zginął. Trochę z tym komunikatem tak głupio się gra, bym powiedział, bo nie wiem w którym momencie. Detektor przestrzega komponentu. Aha. A co z tą bronią? O, jest. No tu mam ile naboi? 31. No ale nie wiem, która to jest broń. To jest tak, 1, 2. To jest czwórka. To nie wiem, może to jest trójka. Aha, to jest trójka, no dobra. Czekajcie, bo nie wiem gdzie iść, kurde. O nie, to jest ten doktor, z którym mieliśmy gadać. Otwórz PDA, jakaś notatka. Notatki dla żołnierza, dziennik to chyba było, to spawacz, masz to? Doskonale. Ktoś jest w bunkrze, pewnie ten gość, którego wysłał Herman. O, widzisz, a to nie byliśmy my. What is it? Any updates?
The goat is dead. So are the other scientists. Dead? Oh, God! We're screwed! Stop freaking out. Ja też. Tell me where the data is stored. Find his laptop. The coordinates should be in there. No nie, nie powiedziałbym. Serio, macie? Nie widzę u was. Dobra, co on mówi, że mam jakiś laptop znaleźć? No był tam laptop, przy tym doktorku leżał. Nie dało się nic z nim zrobić. Hakowanie. Hey, Nagoda. What's up? Have you met Herman's client yet? Tell him a new mission means new coordinates. New coordinates means a new bill. Nagoda's dead. I'm Mr. Client. Whoa! That's a hell of a mess you got there, boys. Well, screw that smart-ass bastard. I never liked him anyway. Hold on a sec, Mr. Client. Did Herman at least tell you what to do with the coordinates? I'll figure it out. One way or another. Sounds good to me. Well, the teapot's boiling. Over and out, Mr. Client. Do you have the coordinates? I hope you do. Things are about to get a little more complicated from here. Good thing it's been a walk in the park until now. Gdzieś się powinno dać wyjść, nie? Gdzie była ta drabina? Aha. Nie da się już wyjść. I've already got a detector. Oh. You'll need to acquire an artifact to shield yourself from a scanner's radiation. If you don't, you might end up joining Nagoda. How? Find an anomaly. After the emission, it shouldn't be that difficult. Then use the detector's signal to navigate it. If the stalkers have figured it out, I'm sure you can too. After that, attach the artifact to your belt and go plant the scanner. Just try not to get killed in the anomaly. That would be rather embarrassing. Ja mam 95 klatek. No ale teraz próbujemy, bo mówi fanatyk, że jest screen tearing u was. To włączymy V-Sync. I co wtedy? Ja nie mogę włączyć, czemu? No dobra, dajmy limit klatek na 60. I wtedy mi po... jak to działa? O! To nie trzeba nawet zgadywać, że to jest anomalia. Co ja mam tu zrobić? Tam coś było, co mamy zrobić. Nie wiem, ktoś wie, co tu się robi? O, jest coś tu. Ślimaka. Artefakt. Jeśli chcesz, żeby artefakt zadziałał, musisz je umieścić w konkretnym polu wyposażenia. W tym celu należy otworzyć ekwipunek. Dobra. Ślimak. Pospolity artefakt występujący w anomaliach kwasowych, gdy ślimak zostanie uderzony ciężkim przedmiotem lub upuszczony, to... A, twardnieje. Aha, ochrona przed promieniowaniem. Dobra. Przecież taki koleś był w Daisy, oni ukradli tekstury?
shit. O Jezu Święty, jeszcze mnie zatłukł. Czemu nie było tak długo live? Ja byłem na urlopie. Coś tam wcześniej był jakiś... coś tam w weekend i nie miałem w ogóle czasu. Znaczy, no nie miałem czasu przed wyjazdem, a później mi nie było tydzień i też nie miałem czasu. No to i tak to się wszystko, że tak powiem, połączyło. Ale teraz jestem, myślę, że dziś, jutro bym live zrobił, pojutrze. O, fuck. O nie, woda truje. Woda parzy. Kurde, jakie tu są potwory dziwne. Udeczka pójdzie teraz. Nie pomogło. Sytuacja została opanowana, ale masakra. Dobra, jak tu przejść? Aha, latarka. Ja nic nie widzę w ogóle w tej grze, jest tak ciemno. Tu zawsze będzie noc. Co, powiedzcie mi, czy ten fałsynk się naprawił? Przynajmniej u was. A to się rozwala, takie rzeczy? O, rozwala się. Fajnie ta gra jest taka, można sobie tak na spokojnie pozwiedzać zonę. Nie naprawił się. U mnie nic nie rwie. Minglands fanatyk mówi, że nie naprawił się. Poczekaj. To może ty masz coś nie... A chociaż nie, no... Nie, moim zdaniem teraz jest gorzej u was. No to ja widzę też, że teraz jest u was gorzej. A jak ja sobie tu zrobię... Bez limitu... To nie widzę u was steeringu, ale nie wiem. Jak chodzisz, to widać. Nie widzę. Nie wiem, kurde, ja nie widzę rwie, ale trudno już. To nie chodzi o to, czy rwie, tylko czy jest screen tearing, bo może... Po prostu sobie rwie. U mnie ten streamy tak rwą. Co to za żółw? A, ustaw skaner, dobra. Nie wiem w ogóle, co ja w tej grze robię. Miałem coś ustawić. Nie, 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 przerzucę się, napada. Shit. Aha. Jezu, myślałem, że to jest jakaś cutscenka, a to mnie zabiło. No nie, no słabo. Ważne, że są streamy. Nic no, moi drodzy, to już jest właśnie ten moment, kiedy 4090 trzeba zamienić na następną generację kart graficznych. Może się kiedyś doczekamy.
i na pewno wtedy i 4090 wsadzimy do kompa do streamowania i będzie na pewno super wszystko. Dobra, czy ja mam przed tym uciec? Czy o co chodzi? Aha, dobra. Ma to sens. I'm okay. Is charging always this noisy? No, but that rock of yours is pretty unusual. Check the scanner quick. Is it charged? Trawskiego było 100 FPS, no ale to zależy co tam macie poustawiane, nie? Przecież. No failed. Calm down. I've got some time left. Heading for the next spot. O shit, granat. Oj, tego to się nie spodziewałem. No ja na 4K gram. Ale to nie ma znaczenia, bo mogę zawsze DLSS ustawić na performance na przykład. Nie, teraz wiecie, ze skalowaniem to możecie sobie... Heading for the next spot. Naprawdę granie, to jest strzelanie jak w jakimś kurde Daisy. Przecież to jest strzelanie z army. Jeszcze jeden hop. Tu się da wychylać, nie? O shit. Chciałem się wychylić i wziąłem apteczkę. Nie ma tu nikogo więcej. Obrzyn, nie wiem, podniosę. Przeszukaj. A granat mogę sobie gdzieś wsadzić? Jakiś obrzyn, jakiś Viper. To jak masz GTA 5, to włącz 4K, wcale kompa nie przegrzeje. Nie ma, to jakie nie mam żadnego GTA. Dobra, oni byli... Co to jest? Jeszcze jeden chłop tu leży. Jakiś Wania. O, patrzcie, ma chlebek i ma wódeczkę. Dobra, co tu się dzieje? U Jezu, jedzą szczura. Tu jest w ogóle jakiś system z... jedzenia? Nie wiem, czy ja powinienem z latarką chodzić. Czy się jakoś sejwuje? O nie, szatan. Słyszę diabła. Ty, coś we mnie walnęło. Jezu, jakimś beczką coś rzuca. Time to plant the scanner and get out of here. O shit. Zmieszczamy ten skaner, bo nie wiem, kurde, jakieś beczki na mnie lecą. No i co?
Oh shit. Dobra, zabieram skaner. Herman, Sauter's premium coordinates smell like a scam. His coordinates have always worked like a charm. But the emission could have thrown a wrench in the works. We'll find out soon. Się podpaliłem. No to jakieś takiego kurczaka, jakbym głodny był? Nie, może zjem jakąś puszkę, czekajcie. O, już nie jestem głodny. Kiełbaska weszła, kurde. Swojska. Just one spot left. Did you hear me? Drop the damn scanner and come back right now. I've got nowhere to go back to, Herman. Co on tu jest? Że ja go usłyszałem? Out. Tu coś muszę umieścić? O kurde. Na to. Nie da się. To niby tu coś jest. A może tu? A tu. Co, jak będziesz plan zrobić na telefonach, to będzie z tego odcinek. Może będzie. 15 listopada serwery włączają, ale nie wiem, bo na telefonie widziałem. To chyba nie ma jeszcze. Nie rozumiem, co ten skaner robi. O. What's that? Some kind of anomaly. What? I see the scanner. Tracing for anomalous activity in radio signals. Situation unclear. You inside. You to the roof. Move out. Nie dobrze. HQ, move back to reporting. What? Come in, HQ, damn it! Doka PDA detected. Someone here! Oh, no. To jakiś sniper. Strzała to już chyba nie jest za dymem, nie? Co za dziad. Sztaker. Witamy w kolonii. O kurde. W końcu jasno jest w tej grze. Huh? Who are you? I'm your guardian angel. Here's a bolt. Why the hell would I need a bolt? Take a look around.
tylko ja. Yep. Toss it into the anomaly, then while it resets, run like hell. Got it? Now go. Mhm. Śrub pomógł ci wygrać, a nocy na granicy. Nie mam tu śrub. Aha, tu jest śrub. Może w niego mogę rzucić? Nie, chyba nie. I knew you could do it. Well, okay, I didn't really know, but I sure hoped you would. How'd you get here without any? Są jeszcze te stare sposoby na dialogi, że stoisz kimś tak face to face i żadnej cutscenki nie ma. I was attacked while on a job. I got hit in the head, and when I woke up, I was in almost nothing but my birthday suit. You're lucky they didn't kill you right away. You should stop by Zalisa and check up with the doc man, and talk to the bartender while you're there. See if he knows anything about your attack. Prawdziwość to jest bardziej niż prawdziwość. Squint. Damn it. Ty, a skąd ja mam w ogóle pistolet? Aha, ale nie mam amunicji, tak? A nie, mam. Ten chłop mi zostawił pistolet, co mnie tam obezwładnił. Settle some scores, didn't you? Shit. The timing couldn't be any worse. Aha, czyli tam ci mieli karabiny i wszystko, ja już teraz nie będę miał. Even the sensors. Fuck. Now the entire lesser zone is gonna have to clean up this mess. Kurde, oni wszyscy są zlutowani teraz. Why is your ass still here? Head over to Zalisa and keep your mouth shut. Unless you ja nie wiem, gdzie jest jakiś Zalisa. Nie wiem, kto to jest Zalisa. Patrzcie, co znalazłem, kurde, broń. Wideczkę, wszystko, chlebek. Ale mi się w ogóle HUD nie pojawia, nie wiem czy zauważyliście, to jest normalne? Tak ma być? Czy ja mam jakiś błąd w grze? Wiecie co, ja to sobie zapiszę. I zrobię tak, wczytaj. To, tak. Nie wiem, coś się chyba zepsuło, bo ta gra podobno pobugowana jest mocno. Zagrożenie ze strony promieniowania jest trudniejsze do zauważenia niż w przypadku mutantów czy anomalii. O, teraz działa, patrzcie. Czekaj, dowiedz się czegoś, co tam było? A, tu jest coś. A, teraz już jest, patrzcie. Aha, dobra. A, to luzik. Dobra, musimy tu na górę wejść, bo to... Dotrzyj do Zalisy, spoko dotrzę, tylko muszę. Ej, bo wpisz co no o że Plants vs. No nie wpiszę, hopie, gram w Stalkera, a ty mi tu o Plants vs. Zombie. Nie wiem jak się wszystko pobiera. Kurde, no jakąś snajperkę bym myślałem, że tu będzie tam po snajperze snajperka, a tu nic. No available soon, no ale to już tak od dawna przecież Plants vs. Zombie jest. Że są. Wy mi lepiej patrzcie, czy Silos już oglądaliście, najnowszy odcinek drugiego sezonu. Albo czy Dune oglądaliście, najnowszy odcinek pierwszego sezonu.
jest traktor. Do wody nie wchodzimy. Zawsze jak jest promieniowanie, to nie wolno włazić do wody. Tam coś jest. Tam są jakieś jacyś ludzie. Myślicie, że dobrzy? Się za kiblem. O, shit. Dobra, to może chodźmy do tego baru najpierw, tak jak każą, a później będziemy się strzelać z jakimiś chłopami, co to nawet nie wiemy, kto to był. Chyba, że ich załatwimy i zlutujemy i będziemy mieli karabiny. Mogłoby tak być. Teraz nie wiem, czy ja już byłem na tej górze, czy nie. Jasne, że nie byłem. Da się zlutować wszystko. Mnie zastanawia, dlaczego ta gra jest coraz częściej używana przez youtuberów. Jaka gra? Używana do czego? Do grania w grę? Czy grałem w poprzednie? Grałem, ale tak jak mówiłem, coś tam pograłem, coś mi tam, jakiś NPC się nie pojawiał i ogólnie zrezygnowałem. Patrzcie, co ja teraz zrobię. Przygotujcie się na to, bo ja to zrobię teraz komandosa tak zwanego. Jeśli macie krótką broń, a oni mają broń długą, to musicie zrobić, żeby wasza broń była na blisko. Ty, a ta broń jest jakaś uszkodzona. I co to znaczy? Zasięg, celność, obrażenia. Nie wiem, co to znaczy, że ona jest taka uszkodzona. Dołoży mi do 30, dołoży, dobra. A, tu się wychyla. W głowę celu... tak, tak, widziałem, bo tego pierwszego trafiłem w łeb i od razu padł. Bro, jak się ma? Jak pierwsze wrażenia ze Stalkera? Dokładnie, to jest w ogóle... tu się strzela jak w armię. Czekajcie, zapiszmy. Nie wiem, czy jest jakiś przycisk na szybki zapis. Chyba ktoś jest w budynku. Aha, dobra, pomogliśmy komuś. A to jest pewnie handlarz. Żorik. That's rarer than mama's bees around here. Normally, folks in the zone just walk past other people's troubles. They've got their own shit to deal with. Żarki. You're new around here, ain't ya? No tak. Trochę jestem nowy. I am, to be honest. Yeah, figured as much. But you have definitely taken out a few scumbags in your day. Ja jestem mądrzy, żeby ustawiać oryginalny język. Zresztą oni nie będą gadali po rusku, tylko po ukraińsku chyba, nie? To jest zona. No, misja, słucham. All right, let's hear it. There's four of us at the boiler house, not far from here. Squint, Richter, Gloomy and myself. Squint is the leader. Richter is his right-hand man. And we just joined Spa, a group. Squint and Richter took off somewhere in the morning, and then me and Gloomy got ambushed by those bandits. I, managed to make a tactical retreat, but the bastards took Gloomy.
I don't know what they are doing to him, but I doubt they are throwing him a party. We need to rescue him and make those thugs regret it. Gloomy will find a way to return the favor. No i to jest prawdziwa misja RPG. No ja. Dobra. Robimy to. For real? Dzieje się. Dude, you rock. Don't worry, I won't just send you there empty-handed. I've got a stash close by. It's got everything you need. A gun, some ammo, the whole shebang. Whatever you don't use, consider it yours. Just make sure you've got Gloomy's back, all right? Dobra, on nam jakąś misję poboczną tu próbuje sprzedać. A my po prostu sobie przeszukajmy. Nic tu nie ma, a tych chłopaków by trzeba było zlutować, co? Rozumiem, że to takie uszkodzone, to nie wiem, czy to zbierać. A, zbieram, mam miejsce, to wezmę. Dobra, i ten jego kolega gdzieś tu bliżej. No, a w takim domu myślicie, że coś będzie? To w końcu zona jest, to trzeba chyba przeszukiwać wszystko. O, patrzcie. I kurde, jest elegancko. A, bo on się leczy chlebem. To jak Jezus trochę. No, zapisywanie pod F5 jest standardowo. Tak nam przypomina mi dzieciństwo. Ale nie gdzie jest. O fuck, oni gdzieś tu są dookoła. I to więcej ich jest. Nie wiem, gdzie oni są. Ale mam screen tearing na tych kratach. Wy też? Będę jadł teraz. O nie, nie mam już więcej chleba. A tym jak się zabandażuje, to mnie poleczy? Poleczył, dobra. Ale on dostaje, czy nie? O, shit. Ale dostał w dupę. Tego nie mam, ammo. A nie, mam jakieś. Bo gdzie ten chłop jest? Ufa. Czemu nie działa? O nie, kurde, zginąłem. A już było tak dobrze, chyba ostatni typ mi został. Czy śpiewa się kolędy? No ja miałem śpiewanie kolęd w szkole. Było coś takiego na jakiś tam, nie wiem, na muzyce, na angielskim.
ten typ jest. Mam tą puszkę z bagazem, to niedobre miejsce jest. O, shit. Nie to chciałem. Teraz bandażuj się szybko. Przeładuj, kurde. To nie jest takie proste, powiem wam. Tu jest u góry jakiś chłop. On się nakrył, dobra. O kurde, to był chyba ten ponurak. Oj, to nie chcemy go chyba zabić. To musimy to wczytać. A może ja go miałem po cichu znaleźć, tego ponuraka? O, nie, już chyba jest. Tak, to jest on, rozumiem. A to się autosave zrobił. Jak oczyściłem. Well, who sent you? Richter or that asshole Jorik? Jorik asked me to get you out of here. He asked you to wipe his ass, that's what he did. You think those goons were brought down here by the emission? Jorik lost a wad of cash playing cards and garbage and figured he could hide out here. Well, the fucker wasn't completely wrong. They didn't get him, they got me. What you looking at? Expecting a reward? Check the togs. I'm just glad they left me my suit. Wait a sec. They didn't take the detector. Those scumbags think they're too good to dive into anomalies looking for artifacts. Easier to shake down a loner on his way out. Assholes. O. Detektor echo. Mam wykrywacz. Masz coś innego? No nie wiem, chyba będzie dobrą nagrodą. Hand it over. Here you go. There's an anomaly in the cave. Appeared right after the emission. Maybe the detector will help you sniff something out. Thanks for the help, stalker. But don't count on anyone standing up for you if you run into trouble. You'll be better off that way. No, no, bro. All right, you stupid asshole! Get over here! Come here! You have no idea how glad I am. Why don't you come a little closer? Let me get a better idea. I've got something I need to take care of, so why don't you take a breather and cool off? I'll be right back. Dumbass. O kurde, tu jest wszystko, patrzcie. Uuu, co to jest? Tłumik do pistoletu, jak to mogę zrobić? Uuu, mam już teraz. O, zajebiście, będę mógł zabijać wszystkich po cichutku. O, to ja teraz jestem ninją. Notatka, patrzcie. Hej, Wownia, będziesz pod wrażeniem tego, co mają tu chłopaki. Tak przy okazji traciliśmy żarego podczas misji, ale... Aha, okej. Okay. Nic tu nie było ważnego. Tu jest, patrzcie. Uuu. I to jest dobra broń, bo tamta jakaś była taka lewizna. Dobra, tłumik do pistoletu. No to by trzeba było falnąć jeszcze tych, którzy tu gdzieś byli, nie? Te chłopaki tu gdzieś się pytań. No i do tej jaskini, o której mówił, dostać i tam tą anomalię wczytać. Tylko ja nie wiem, jak się tego czegoś używa do anomalii. Dobra, tu jest dwóch chłopów. Oni jakąś broń chyba powinni mieć, a nie ten pistolet. Może ja tym, mam nadzieję, że mogę później sprzedać ten złom. Chociaż nie wiadomo, dobra. No to zobaczmy, gdzie ta jaskinia jest, bo może to będzie na mapie. Kotłownia. Ale co za kotłownia, że tu gdzieś powinno być jeszcze jakaś kotłownia? Jakby mam lokalizację zaznaczoną i teraz nie wiem, czy ta lokalizacja coś tu jeszcze będzie w niej, czy... To już jest wszystko. Aha, tu jest ta jaskinia, dobra. Teraz zastanawiam, czy jak ja to biorę, to jest co 5 naboi, że to jest 12 na... Tak, chyba tak, bo to mam 70, to miałem ten
Dobra. Okej, może trzeba wywalić. Patrzcie, jaka fizyka. O kurwa, coś tu, czekajcie. Czy ja powinienem teraz rzucać śrubą? Chciałbym użyć tego, ale nie wiem, jak się tego używa. Co mam z tym zrobić? Ktoś wie? To nikt mi nie napisze, co z tym zrobić? O fakt, czekajcie, bo ja coś umieram. A no nie wiem. Czy ja tu mam gdzieś podejść? Iść tam, gdzie najszybciej pika. No dobra, no ale ja jestem tu, gdzie pika i nic się nie dzieje. Może ja tu nic nie mam, bo myślałem, że mam zebrać, bo wcześniej jakąś kulę ślimakową zebrałem. No to jest bez sensu. No oni powiedzieli, że jest anomalia w jaskini i coś se mam tam z niej wziąć. Aha, bo to jest latarka. Coś jest. O, tu nie, to jest plecem. Nie mam pojęcia. O, czekajcie, jest. Zebrałem jakiegoś grzyba.
Jezu, ale to było bez sensu, to za długo to trwało. Co ja mam za grzyba? To jest to... No dobra, zebrałem to. A po co mi ten wykrywasz, skoro mi coś pipczy w uchu non-stop? Znów noc. A ten punkt, w którym już byłem, to mi się odznaczył, że tu byłem. Magnetyczna jaskinia, okej, super. Ty czekajcie, zobaczmy tą mapę, jaka ona duża jest. O Jezu, święty. O Jezu, to jest chyba elektrownia atomowa w Czarnobylu. To jest jakaś, kurde, enklawa. Sztakerów. I tu sobie będziemy gadać. Ale to za chwilę, bo musimy dojść tu do kogoś. U, jaka cutscenka. Dzieje się. Nope. Talk to Gaffer. That's him over there. What do you want? Sit down and stay out of sight. Jeez. Three of my men never reported back from their overnight patrol around the Lesser Zone. We found their bodies by the old bridge. Hey, soldier, over here. What do you call three dead wardens up the zone's ass? A good start. A traitor who goes by Hamster is peddling this service weapon. It belonged to one of those wardens. He got it from Squint. Apologies, Captain. But Zalicia is a free trade zone. We have an agreement with Korshinal. Where is Squint? The zone has its share of secrets. Who are we to meddle in its designs? Playing a wizened stalker sage, are you? Fine. Squint was there for sure. He finished off the wounded. And looted their bodies. Kurde, a to my byliśmy. Is that the stalker way now? Co za brzydka sprawa. Odniosę się do niej jutro po obiedzie. Rookies. Brzydka sprawa. If you won't tell me, others will. Seize them. Easy now. Nobody's going anywhere. If you don't want the innocent to suffer, find me the culprit. It is me. Well then, in times of war, the law falls silent. Myślałem, że gorzej będzie ta gra wyglądać, że będzie większym drewnem, ale on to jest całkiem fajnie to wygląda. Come over here. Let's have a chat. Tu Baradyjko powinno grać, a u nas nie gra. That's how we're all here in Zalicia. This maniacs are gonna drink all my vodka at this rate. If anyone asks, I'm at home and busy. Anyone at all? Anyone. Don't buy into that whole dog and pony show, rookie. Gaffer's being uppity because Zod of lets him. If Korshinov was here instead of him, we'd be standing against the wall already. The captain prefers a more diplomatic approach. Kogo powinien zapytać o spawacza? So, who should I ask about Sodder? Try Zodov. The ward can find anyone you want as long as you can cut a deal with them. And you're okay with their methods. Or you could ask Gaffer. Just give him some time to get to his house.
He's an easygoing guy. He usually helps rookies out, but he's had to deal with a year's worth of crap today. See ya. Good luck. First drinks on the house if you need it. And I get the feeling you're gonna need it. Mm-hmm. I don't feel like running errands. Got anything good? No, exist. Dzięki za subka. Dzięki za wsparcie kanału. Already, huh? All right. There's a guy, kind of like you, owes me some coin. His name is Valik Lummox. I need my money back. No właśnie, ile ci wisi? How much does he owe you? Gram w 4K, no. Failed to pay up after Wild Night. For some supplies before that too. And he doesn't seem to give a damn. Knows I'm not gonna make a fuss about it. It's not about the money, really. The kid needs to learn the ways of the zone. The sooner he learns, the longer he lives. Nie ma takiego ukradania, kurde. Sure. I can handle it. I saw him just a couple of hours ago. He headed north, towards the water tower. I don't want his blood on my hands, though. Just scare the kid. Jest taki trochę kojarzy z Falloutem w ogóle. Taki klimacik, wchodzimy do wioski, gadamy, jakieś misje poboczne i cię rozwiązać. Wódka kozak, kiełbaska swojska. Nie widzę, kurde. Kartka. Nie mówić o tym otwarcie, ale chociaż mnie wysłuchaj, mam już dość. Powiem o tym publicznie jeszcze raz, ja inaczej porozmawiam, będziemy chronić swoich. Zawsze tak było i tak będzie, tatko. Tatko. No trochę taki słowiański Fallout. O, ten co chce ode mnie, Kolia. I'm ready to pass some stalker wisdom onto you. Right here, right now. And totally free of charge. O, jakiś ekspert, czekajcie. No, aha, czy? Maybe. But first, I want to know what the catch is. There's no catch. I owe Gaffer money. So I've been working off my debt by helping rookies with advice. And today's my last day. You're the jackal. Nice. No trochę jak wygląda tak, gra się jak w metro trochę i wygląda trochę jak w metro. Proszę, wiecie, w metro nie było otwartego świata. I was hoping for something a little more practical. You think you're clever, huh? Fresh off the perimeter, you've already figured everything out. Well, go ahead. Show us what you've got. Here are the coordinates for our tech, Lens, and Hamster, the trader. Chat them up. If you've got coupons, buy something. If not, check in with Warlock for a gig. He's usually got something. Mm-hmm. One more thing. If you find yourself in a dust-up with any of the faction, pay their boss a visit. Conflict is a part of life in this world, but there's always a way to resolve it. Always better off with a lousy piece than an awesome firefight. Get it? Anyway, once you've mingled with the local, hit the road. Just don't bother. Hit the road. No one else is gonna help you for free in this neck of the woods. At least it won't be. To się hop napracował. That's it. Finally, settled my tab with Gaffer. No czekajcie, no tu jest 17, no ale to ja z tym typem już gadałem na przykład i co on ma, to jest jakiś sprzedawca, tak? When I opened this bar, I never expected to see so many folk here. I guess the guys at the Cordon had enough of that gritty toad cedar. Back in the day, it was just me and the gaffer having a drink here. And now look at us, a whole bar full of lone stalkers. If the ward stopped bugging us, that'd be awesome. Let's toast to that, huh? Mm-hmm. Care to tell me more about Valik Lummox? The kid owes me. That's all you need to know. Help me shake him down, and he'll get your cut. All right, that's enough. Get to work, Stucker.
Dla nas nic nie ma, tu po prostu trzeba z NPC-ami pogadać. No to moi drodzy, przerwa. Ja idę sobie herbatkę zrobić czy coś. I po przerwie wracamy, oczywiście będziemy grali. No i patrzyli, co się tu w tej zonie dzieje. Co zapiszę, żeby jakiś gra miała wykraszał.